Dzień dobry, cześć, z tej strony Arkady Karapetian, program UMS, a dzisiaj ze mną jest Maja Staśko. Cześć, fajnie Cię widzieć. Mi również. W UMS zadajemy takie nietypowe, dość takie głębokie, życiowe pytania i słyniemy z jednego flagowego, które też chciałbym Tobie zadać, a mianowicie, czy jesteś szczęśliwa? Jestem. A co jest powodem tego szczęścia? Życie. No teraz jestem w takim momencie, w którym chyba czuję się szczęśliwa, czuję się spełniona, a jednocześnie to nie oznacza, że nie mam problemów, bo na przykład mierzę się z zaburzeniami psychicznymi, mam nerwice i mam różne problemy tego typu, ale i tak się czuję szczęśliwa. A jakaś rada do osób, które przechodzą podobne rzeczy jak ty, ale nie czują się szczęśliwe? Lekarz jest najlepszym wyjściem, bo ja mogę radzić, że mi treningi na przykład więcej sprawiły, że frajdy, ale ja od 5 roku życia trenowałam, więc dla mnie treningi zawsze były sposobem na wyładowanie się. Nie u każdej osoby to będzie, więc lekarz, psycholog, psychoterapeuta to są takie miejsca, gdzie najlepiej trafiać, telefony zaufania. Jasne, super. To teraz przechodzimy do głównej części naszego wywiadu, a mianowicie zadam Ci 3 pytania, ale musisz wylosować, pod jakim numerkiem chcesz, abym zadał Ci pytanie. 6. Od 1 do 10 właśnie. 6, dobra. Jaki był najlepszy moment lub sytuacja w Twoim życiu? Myślę, że było ich całkiem sporo i one się wiązały przede wszystkim z czymś, na co bardzo długo pracowałam, na przykład na zawodach gimnastycznych i kiedy udawało mi się osiągać to, co zrobiłam. I podejrzewam, jak dostałam się na studia moje wymarzone, właśnie jak dostawałam jakieś medale na zawodach. Myślę, że takie momenty były dla mnie bardzo ważne, ale też książki, kiedy jestem na spotkaniach książkowych i kiedy jestem wokół tego wszystkiego. Myślę, że to tworzenie. O, jak widziałam spektakl na podstawie tekstu, który napisałam do teatru i jak widziałam dziewczyny, które nauczyły się na pamięć, no w ogóle dla mnie to było fascynujące, że mój tekst został przez ich ciała przetworzony, przez ich gardła wydarty, bo to są wydzierane często teksty. To było genialne. To był mocny moment. Mega. Super. Kolejny numerek? No, dawaj. A, teraz mój numerek. W sensie wtedy też był. 10. 10. Kiedy ostatnio płakałaś i z jakiego powodu? Płaczę na każdym treningu. Po prostu ja mam w sobie tyle emocji, że one ze mnie wyciekają. I czasem myślę, że jestem Beksą, a potem sobie myślę, kurczę, przez tyle lat nie płakałam, bo miałam zablokowane zupełnie te emocje, bo musiałam być silna i taka waleczna i taka robocica chodząca. Teraz jak płaczę, to sobie najpierw myślę, słaba, a potem myślę, wow, ty do tego doszłaś, że płaczesz. Trzeba umieć, oczyszczenie duszy. Dobra, ostatni numerek? 3. O, to będzie mocne, nie przewidywałem tego. Czego najbardziej nie lubisz w swoim kraju? Ja się domyślam. A właśnie ja bym się nie domyślała, bo jest tych rzeczy całkiem sporo. No, bardzo nie lubię rządzącej władzy, bardzo nie lubię patriarchatu, seksizmu, takiego krzywdzenia ludzi. Bardzo nie lubię tego, że ludzie, którzy krzywdzą innych ludzi, zdobywają duże zasięgi i to są... No i to wszystko można chyba generalnie pod kątem krzywdy, która jest robiona dla zysku, podczepić. Też na przykład krzywdy zwierząt. Rozumiem. Oby tego było coraz mniej w Polsce, walczę w całym świecie. Walczymy, tak. Życzę ci, żebyś odnosiła sukcesy w tej walce, bo to się przyda. Super. Dzięki Ci bardzo za super wywiad i życzę Ci powodzenia w walce. Trzymaj się, miłego dnia. Cześć.